Rodzina z Rublewskich. Julian, Hania, Emma, mama Klaudia i tata Martin. O nie, dlaczego jest tak gorąco? Nie wytrzymam. Chociaż sobie położę głowę na stole, on jest zimny. Julian, masz rację, jest bardzo, bardzo gorąco. Polecam położenie się na podłodze. Ja nie wiem, czy wstanę z krzesła, bo się do niego przykleiłem. Mam całe plecy mokre. A ja mam wiadro z wodą, żeby trochę ochłodzić stopy. Nie damy rady się uczyć. Nie powinno się chodzić do szkoły w taką pogodę. Dzieci, polecam podłogę. Jest przyjemnie chłodna. Trochę brudna, ale bardzo przyjemna. Dzień dobry! Ale mamy super pogodę, co? Tak, super pogodę, ale jest tak gorąco, nie da rady się uczyć. Może jakieś pomysły? Co się dzieje, Harry? Wszystko w porządku? Tak, tak, po prostu tutaj chciałem się trochę ochłodzić. Ja też nie mogę prowadzić lekcji w taką pogodę. To co, porobimy coś fajnego? Idziemy na dwór? Może w coś pogramy? Mam pomysł, zaraz zobaczycie, o co chodzi. Zapraszam was na zewnątrz. Hurra! Na zewnątrz! Czyli nie będzie lekcji? Wow, ale super, świetnie, dziękujemy panie dyrektorze. Tak, ale to będzie challenge. Będzie walka, nauczyciele kontra uczniowie. Co? Challenge? Ale super, teraz? Idziemy? Będzie jakiś basen czy coś? Sami zaraz zobaczycie. Chodźcie na zewnątrz. Boicie się? Co? My nigdy wygramy. Uczniowie wszystko wygrają. Jesteśmy lepsi niż nauczyciele. A będzie jakiś basen? Tak jak mówiłem, chodźcie, zobaczycie sami. Dobra, dobra, już idę. Też mam brać udział w konkurencji? Tak, no chyba, że pan nie chce, to my wygramy z automatu. Wow, a to co? Czy to jest glutkowy basen? Czy glutkowy wodospad? Wow, co to jest? Hej, witajcie w naszym challenge'u, w naszym drugim odcinku Nauczyciele kontra Uczniowie. Mamy tutaj wielką, glutkową górę, na którą trzeba się wspiąć. Kto pierwszy u góry, wygrywa. W każdej konkurencji bierze udział nauczyciel i uczeń. I zbieracie punkty dla swojej drużyny. Tylko uważajcie, bo się bardzo klei. I co, Julian, boisz się? Masz cykora? Ja? Nigdy. Wygramy, to zobaczy pan. Uczniowie, do boju! Dobrze, a ja przedstawię drużyny. To są nasi nauczyciele. Powodzenia. A to są nasi uczniowie. Mamy trzech uczestników w każdej z drużyn. Także zaczynamy! Powodzenia obydwu drużynom i zobaczymy, kto wygra. A wy dopingujcie. Uczniowie! Uczniowie! Dobrze, zapraszam pierwsze dwie osoby. Jednego nauczyciela i jednego ucznia. Gotowi? Tak! Okej! 3, 2, 1! Ojej, ale ślisko, ale dam radę! Ojej, na podłodze było lepiej, ale muszę tam wejść, musimy wygrać. Dawaj, Harry, nie poddawaj się, musimy wygrać! Mija, szybciej! Dawaj, dawaj, jesteś na prowadzeniu! Mija, super, jeszcze tylko jeden schodek! Tak! O-o! Uwaga! O nie, spadłem na sam dół, już nie wygram tej konkurencji. Aha, super, uczniowie mają jeden punkt! No i co? I kto tutaj ma cykora? Chyba nauczyciele. Ciekawe, jak panu pójdzie. Jeszcze nie skończyliśmy tej gry, także zobaczymy. Ojej, sorry, nie poszło mi. Za długo na tej podłodze leżałem. A jak ja umyję moje włosy? Dobrze, także czas na drugie podejście.
Gotowi? Dobrze, 3, 2, 1, start! Haha, ja jestem mistrzem! Zobaczcie, ile schodków już pokonałem! Hej, tak nie wolno! Musisz iść po glutku! Musi pan iść po glutku, znaczy... Tak, właśnie, tak nie wolno! Nie wolno iść bokiem! Co? Ja to sobie tak wymyśliłem, to jest bardzo niebezpieczne po tym glutku chodzenie. Nie chcę połamać nóg! Ha, ja jestem prawie u góry. O nie, utknęłam. O nie, moje buty są brudne. O nie, tego się nie spodziewałam. Ha, jestem wyżej. Pa, pa. Ostatni schodek i nauczyciele zdobywają punkt. O nie, buty odwróciły moją uwagę. Wszystko się klei. Ha, punkty dla nauczycieli. Aha, jest remis. Ciekawe, jak się skończy ta rozgrywka. Mamy remis, tak jak widzicie. Teraz rozgrywka rozstrzygająca. Widzisz, Julian? Wszystko się może jeszcze okazać. Nie wiadomo, kto wygra, także lepiej się postaraj. To pan się lepiej postara, bo wygrają na pewno uczniowie. Dawajcie! Dobrze! Ostatnie podejście. Gotowi? No, szybko, zaczynajmy. Dzisiaj wygrają nauczyciele. Nie, 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 uczniowie. Julian, pośpiesz się. Musimy wygrać. Dasz radę, ja też wygrałam. Ja tu sobie posiedzę. Jest fajnie i chłodno. Mogę tu zostać. Dobra. Na mój znak. 3, 2, 1, start! Ja wygram! Nie, ja! Poczekaj! Patrz, jest remis! Jestem szybszy! Nie prześcignie mnie pan! O, czemu pan tak wolno idzie? Poczekaj, poczekaj, to jeszcze nie koniec! Hej, nie ma łapania za nogi! Hej! Hej, to nie fair! To wbrew zasadom! Panie dyrektorze, tak nie wolno! Ja nic nie łapałem! O, nie! Haha, karma wróciła! A ja wygram! Wygrali uczniowie! Hurra! Tak, wygrali uczniowie! Potwierdzamy! Brawo, uczniowie! No, mówiłem, że wygramy! Hej! To ja jestem tutaj dyrektorem! Dziękujemy za drugi odcinek Uczniowie kontra nauczyciele i zapraszamy na kolejny. Ale super jest w tym basenie. Jeszcze się zemścimy, zobaczycie. Będzie rewanż. Haha, wygraliśmy!